Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 1. Moi drodzy, bardzo was przepraszam za to, że nie pojawił się odcinek na czas. Natomiast byłem bardzo zmęczony i po prostu nie dałem rady. Naprawdę, nagrywać bym ten odcinek wyglądał coś takiego jak... Dlatego postanowiłem po prostu odpocząć sobie jeden dzień i nagrać to po ludzku normalnie, prawda? Dobra, co my tu mamy? Supra, Toyota Supra. Mieliśmy sobie ją dzisiaj testować. Nie wiem, dlaczego ona mi się nie kupiła. W poprzednim odcinku przecież ją kupywałem, zgadza się? No to jest jakieś dziwne. No dobra, tutaj mamy całkiem fajny zderzak. Zobaczmy, co tutaj do tyłu jeszcze mamy. O, ten jest spoko. Progi. Ten jest spoko. Nie wiem, czy kupuję wszystkie tej samej kolekcji. Felgi też sobie nie ktoś napisał, że są paskudne. Nie, no to jest kwestia oczywiście gustu, no nie? Ja tam wybieram, jakie mi mniej więcej odpowiadają. Jakie by do Supry pasowało? O, proszę bardzo. Dajmy takie. Bardzo ciekawe. I kolor może zmieńmy. Jaki tu dorypiemy? Jeszcze nie mamy tej trzeciej kolekcji, ale... Mamy metalik, moi drodzy. I dajmy sobie zielony. Nie, no, co z kolei mi to malowanie nie pasuje. Dobra, inaczej. Dam zieloną, ale wywalę malowanie. Bo malowanie mi się w ogóle nie podoba. Znaczy dla Supry. Remove. A może będzie unikalne, jakieś fajne. I co my tu mamy? AutoZone. O, zajebiste. A co to jest? Tak coś dziwnie to wygląda. Co to w ogóle jest? Jakaś fala, jakiś duch, jakaś flaga, graffiti, what? Fuck. To będzie pasować, ale na innym kolorze. Zmienimy z powrotem kolor na... No pokaż się, dobra. Na... O Boże, jak to wygląda. Nie, to już wolę te zwykłe. Okej, okay, to pasuje, tylko teraz kolejny neon trzeba zmienić. Neon to jest w akcesoriach. Pulsujący biały. Ale coś mi się wydaje, że ta Supra ma za duży prześwit. Być może to złudzenie pochodzi od progu zbyt krótkiego. Dajmy ten. Dobra, chodźmy do... Taki driftior w Suprze i za 2500? Co to będzie w ogóle? No dobra, Supra ma swój debiut na drifcie. Jest to samochód z tylnym napędem, więc powinien naprawdę tutaj koksić. Próbuję... What the fuck, ale szybko wystartował. Jak łatwo przesterować. No jest zupełnie inaczej niż w Eclipse. W Eclipse było tak, że jak... O Boże! W Eclipse było tak, że jak skręcałeś w jedną stronę, to samochód od razu praktycznie łapał odpowiedni tor i bez problemu. A tutaj widzę, że trzeba troszeczkę się postarać, ale widzę potencjał, bo na przykład gdy puszczamy gaz, samochód od razu łapie przyczepność, kontrolę w sensie, ale trzeba wcześniej kontrolować ten drift, wiecie, żeby nie polecieć na bandę, albo żeby nie przesterować. Właśnie, tutaj bardzo łatwo przesterować, jak mówiłem. Ten drift już chyba jechaliśmy, ale w drugą stronę. Dobra. Wow. O, i przesterowałem. No właśnie, nie dało się tego już wrócić. Jakbym dodał gazu, to by jeszcze bardziej dupę zarzuciło, a jak zahamowałem, to tym bardziej. Zobaczymy, jak tutaj działa ręczny. Teraz będę z ręcznym trochę bardziej eksperymentował. Ach! Nie da się skręcać. Jak do pewnego momentu już wyjadę Suprą na zakręcie, to jej praktycznie nie da się opanować, ale tutaj bardzo ładnie wyszło, bardzo fajny kąt. 17 tysięcy bez problemu wleciało na konto, ale 4 okrążenia już mam 86 tysięcy, bardzo ładnie. Fajne jest to, że ta Supra naprawdę długo ciągnie ten drift, wiecie? Nieźle ciągnie Supra. Wow. Troszeczkę tak pulsacyjnie używam tego gazu, wiecie? Nie tak, żeby na pałę cały czas, tylko nie chcę wpaść na bandę, dlatego tak muszę puszczać, żeby wiecie. O tak, ale troszeczkę przez to tracę prędkość. Dużo tej prędkości tracę. Au! Ach! Co bardzo rzuciło. Zdecydowanie
łatwiej się driftowało, niekoniecznie lepiej, ale łatwiej się driftowało Eclipse'em. O, jak pięknie poleciała. Mimo, że nie był ten samochód w strefie, to jednak bardzo ładnie ten drift poszedł. Nie był taki szybki, był wolny nawet bym powiedział. Ale ona... O, muszę wcześniej ten gaz puszczać. Ale Supra naprawdę bardzo fajnie, bardzo długo ciągnie ten drift. On jest taki równy. Fajnie wygląda to. Tylko trochę wolno. Jadę specjalnie wolniej, bo gdybym się bardziej rozpędził, to byłby problem właśnie z opanowaniem. W przypadku Eclipse'a nie miałem tego problemu. Nim się po prostu skręcało w odpowiednią stronę i gitara. Widzę, że tutaj, żeby nie przesterować, wystarczy użyć ręcznego i skręcić w odpowiednią stronę. Wtedy samochód się układa dość dobrze. Proszę, jaki kąt! Prawie 90 stopni, ekstra! Pięknie wyszło. No jestem ciekawy... Ale świetnie idzie się opanować, naprawdę. Można tak jechać, że praktycznie nie traci się punktów, tylko dużo się prędkości traci, bo trzeba niestety gaz puścić. O, bardzo ładnie. Widzicie, te drifty nie są takie super, nie dają dużo punktów, ale naprawdę fajnie wyglądają. Są równiusieńkie, są po prostu piękne. Prawda? Ładny kąt, no ten taki trochę gorszy. Aj! Proszę, jak ładnie, zobaczcie. Pięknie leci ta Supra, naprawdę. Nie wiem, gdzie tu są w ogóle te strefy. Jadę po białych pasach, a mimo to samochód jakby nie dostaje tej premii. Chyba plus ileś tam, czy po prostu mnożnik dwa razy. Nie wiem, jak tutaj to wygląda, ale czasami łapię tę strefę, a czasami nie. Chyba muszę przy wewnętrznej jechać, tak coś czuję. Cholera. A w Undergroundzie to, dwójce, to nie ma znaczenia. Tam się po prostu jedziesz po tych pasach i tyle, nie? Możesz jechać po zewnętrznych, po wewnętrznych, zawsze dostajesz ten mnożnik. Winyle. Aha, dostaliśmy właśnie nową farbę, zobaczmy ją. Proszę bardzo, 900 gotówki, kupujemy, zobaczmy co tu mamy. A czy mamy metalik? Mamy metalik, świetnie. Ale czy ten metalik tak naprawdę wygląda lepiej? O, nie, ten zielony jest fajny, właśnie taki jaskrawy. Pasuje mi jakoś do Supry, wiecie? Czerwony też mi się podoba przynajmniej. Zielona Supra? Ja wiem, trochę taka zajaskrawa. No nie wiem, może być w sumie. Okej, niech będzie sobie taka czerwona, buraczkowa, nie wiem. Jakiś winyl mi się odblokował, ale nie chcę się w to... Uuu, i mamy zawody sprintu, świetnie. 6200 gotówki za to dostanę, ale za poprzedni drift dostałem i tak bardzo dużo, bo 2500 dolarów to jest naprawdę sporo kasy, tym bardziej za pojedynczy wyścig, tak? No i spróbujmy, mamy tutaj do czynienia z... Co tam jedzie? 240SX razy 2 i razy 3 chyba, sprzedany. Nie mogę tam tego zobaczyć zielonego, ale to chyba też 240SX. Bardzo fajny samochód, ten 240SX, bardzo go lubię. Oczywiście Supra też jest wspaniała, jest naprawdę piękny samochód. Dużo osób mi pisze, na przykład w wiadomościach na Facebooku, które przeglądam, ale Facebook... Znaczy, na Facebooku głupio się odpisuje na te wiadomości na fanpage'u. Tam trzeba klikać, to nie jest takie łatwe jak wy macie w Messengerze, prawda? Że tam po prostu się każdemu odpowiada. Tam trzeba kliknąć, pojawia się takie okienko dodatkowe i tam trzeba odpowiadać. Więc ja rzadko odpowiadam, bo to jest strasznie niewygodne, tym bardziej jeśli pisze do mnie 50 osób dziennie i się pyta, jaki kupić samochód w NFS World. W każdym razie pisaliście mi o Suprze, żebym sobie ją kupił w rzeczywistym świecie i ogólnie uważam ten samochód, że jest po prostu świetny z wyglądu. I no, gdyby nie nasze polskie, wiecie, standardy, jeśli chodzi o zarobki, na pewno bym taki samochód sprawił sobie, albo coś a la, nie wiem, 240SX, albo jakiś inny fajny stary koksu, który jest takim kultowym NFS-owskim samochodem.
Jak najbardziej. Ale ponieważ no nie zarabiamy średnio 10 tysięcy złotych, nawet te 8 tysięcy złotych by wystarczyło, prawda? Więc utrzymanie takiego samochodu, jak na moją kieszeń, jak na razie, jest no niemożliwe. Może możliwe, ale nieopłacalne, bo praktycznie bym tylko pracował i nawet bym się tym samochodem pewnie przejechać nie mógł, albo bym się przejechał na 5, nie wiem, metrów, a ja potrzebuję samochód do jazdy codziennie, gotowy, do pracy, wiecie o co chodzi. O ty, patrzcie, mnie tam doganiał z tyłu. Bardzo przyjemnie mi się Suprom jechało, mega stabilny samochód. Prawie skrętny, tak jak RSX, Acura RSX, którą jeździliśmy wcześniej. Chociaż Acura miała ten skręt oczywiście lepszy, ale Suprą naprawdę bardzo się przyjemnie jeździ na tych sprintach, wiecie? No widzę, że pojawiają mi się w grze jakieś dziwne artefakty przy wczytywaniu, ale może to jest normalne, do tego NFSA, ja wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. No dobra, startujmy. No ciekawe, że w tym wyścigu ścigamy się tylko z 240 SX-em. Znaczy tym modelem, ale w trzech kolorach, można powiedzieć. Widocznie to wynikało z jakiegoś tam tła fabularnego opisanego w SMS-ie, jaki poprzedza każdy taki wyścig. No nie wiem, w każdym razie lecimy. Supra, supra. Nie, no jest naprawdę spoko. Dużo lepiej skręca niż Eclipse. Co do przyspieszenia, no ciężko mi stwierdzić. Cały czas, jak widzicie, jestem na przodzie. Więc chyba całkiem spoko, ale widzę, że tutaj są jakieś problemy z opanowaniem auta na skokach, takich małych. Ale da się to wyczuć jakby. Na pewno lepiej niż w Eclipse. Eclipse latał na wszystkie strony jak opętany. O, ty dziadu, zramowałem go. Ej, on się tam rozwalił. Wow! Dobrze, że nitra użyłem. No nie, a ten co tu robił? Kurde, gdzie się na skrzyżowaniu staje? No man! Kto mu dał prawo jazdy? No dobra. Mniejsza, próbujemy. I jo. Okej. No właśnie, tu mamy sprint. Troszeczkę mnie już, powiem wam szczerze, nużą mnie te wyścigi. Z tego powodu, że jedziemy praktycznie to samo na tych samych odcinkach drogi i świata ogólnie w grze, więc no to są standardy gry z chyba 2002 roku. No i ja się nie dziwię, że właściwie mamy tutaj do czynienia z tak małym światem, różnorodnością wyścigów. No ale nuży mnie to, no po prostu mnie nuży. Jestem już takim, tak samo jak i wy, doświadczonym graczem i nastawionym raczej na to, że co wyścig mamy coś innego. A to się okazuje, że lokacje są w miarę podobne do siebie. Chociaż był już taki wyścig, gdzie to wyglądało troszeczkę inaczej. No ale, może jeszcze taki sobie pojedziemy. No dobra. No właśnie, było takie wyzwanie z Suprą w Need for Speed Most Wanted, które mi się zawsze wieszało. I z tym wyzwaniem też mi się kojarzy teraz Supra. Niestety. Tyle co ja tam próbowałem to włączyć i się nie dało. To masakra. No ale wracajmy do Undergrounda, bo on jest teraz najważniejszy. Nie, no, na starcie bez w ogóle używania nitra te 240 SX zostawiam z tyłu. Też mi pisaliście w komentarzach pod poprzednim odcinkiem z Undergrounda jedynki, że będzie teraz coraz szybciej i będzie coraz trudniej wygrywać. I coś w tym jest, bo widzicie, że ten 240 SX, któryś tam, nie wiem który teraz, pod koniec wyścigu na mecie trzyma się bardzo blisko, w zasadzie zaraz za moim zderzakiem, a to mnie troszeczkę niepokoi. Ja właśnie nie mogę sobie przypomnieć, jaki kolor miała Supra na jednym z tych słynnych na jednej z tych słynnych tapet właśnie o tej grze, którą bardzo lubię. Tam jest taka babka, ona sobie stoi, tam jest chyba właśnie Skyline, przepraszam, Eclipse i Supra sobie tak stoi. Supra stoi bodajże tyłem, a Eclipse stoi przodem jakoś tak. I właśnie zastanawiam się, jaki Supra miała kolor, ale chyba zielony. W każdym razie ten czerwony,
czy nazwijcie go jak chcecie, no, ciężko mi nazwać te kolory, ten kolor, ale ten czerwony jest, moim zdaniem pasuje. W ogóle, a propos kolorów, to nie wiem, czy byliście w jakimkolwiek sklepie budowlanym, ale jeśli będziecie, zajdźcie sobie szczególnie na dział z farbami, no zobaczycie, że na przykład jest śnieżka satynowa i ona ma strasznie dziwne, what the fuck, strasznie dziwne kolory, strasznie dziwne nazwy, bo kolory są jak są, no nie? Ale nazwy są jakieś dziwne, na przykład wiosenny deszczyk. Jaki kolor ma wiosenny deszczyk? A najlepsze, że to był kolor zielony. No kuźwa. Jeśli już jakoś by tak dziwnie, jak mają tak dziwnie nazywać się kolory, to niech nazywają je na przykład, nie wiem, niebieski oceaniczny, albo coś takiego, żeby działać ludziom na skojarzenia, prawda? No, czytając te nazwy tych kolorów, masz wrażenie, jakby ktoś, kto je układał, brał naprawdę niezłe tabletki. O, mamy tutaj wydechy, skrzynie i opony. Świetnie. Co tutaj mamy za nagrodę do odebrania? Wow, nieźle. Dobra, mamy upgrade, jeśli chodzi o samochód. Zobaczcie. O pieprze. Jak się zmienia to wszystko tutaj. Dobra. Oczywiście trzeci pakiet najlepszy. Dobra, myk. Ile ja mam kasy, zobaczcie. Na co ja właściwie mogę w tej grze wydać kasę? Bo samochody się tutaj chyba wypożycza, albo nie wiem. No nie? Ile tu kosztuje zmiana samochodu? 66 na przykład na tego, na Integra. A tutaj już na Lancera 2351? Ale dziwnie. Tysiąc, dziwne te ceny są. No. Tu mamy Eclipse'a, 350, zobaczcie na Eclipse'a, a na Honda Civic mamy 1396, mimo że to jest niższy samochód. Tierowo chyba tak można to nazwać, w każdym razie później się odblokowuje Eclipse w stosunku do Civica. W każdym razie stunigowaliśmy sobie samochód, a teraz chodźmy na wyścig i chyba będziemy jechać taki sam sprint, jak jechaliśmy pierwszy w tych, nazwijmy to, mistrzostwach. Zobaczymy zaraz. Oh yeah. I z kim mamy tu do czynienia? Już widzę chyba Golfina, czwórka, tak. Tutaj stoi w ogóle niestunigowany żadnym, o Boże, ale ruszył. O kurde. A zobaczcie, że naprawdę nieźle wystartowali. To mi się nie podoba. Proszę bardzo, ramy lecą, oczywiście. Słuchajcie, to są nielegalne wyścigi. A kto na nielegalnych wyścigach by się uczciwie zachowywał? No bez jaj. Nawet tu boty tu cheatują. O, patrzcie, jak nie da się spychać. Tego tanka ma. Chciałem powiedzieć wallhacka. No dobra. Jedziemy z krutasem, czy nie jedziemy z krutasem? Tak się zastanawiam. O! Będziemy jechać przez słynny fragment drogi. No to już trochę taki oklepany tekst. Nie będę mówił, bo doskonale osoby, które wiedzą, to wiedzą, o co chodzi. O, 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 o. No to pięknie, Lucek, jeździsz. Powiem ci, że dzisiaj nieźle się napierdzieliłeś chyba. Jeździsz jak... Jeździsz po prostu bardzo dziwnie. A ten z tyłu mnie goni. On w ogóle nie ma żadnej przyczepności, nie powinien mieć. Przecież nie ma tych fajnych... spoilerów, no. No bez jaj. Dobra, ale Celica mnie strasznie tutaj zostawiła z tyłu. A nie działa tutaj tunel aerodynamiczny dodatkowo. Straciłem całe nitro, więc muszę ich jakoś tutaj przegonić. Kurde, ten jak się wysunął. Jaki cheater, no jak ty tak skręcasz, man? Dobra, wyprzedzamy. Udało się jakoś. Gdzie? Gdzie? Leć na ścianę, koleś. Udało się. No dobra, będziemy mieli tutaj ciekawy fragment. Chyba tak, kawałek w tunelu będzie trzeba przejechać. A czasami te filary naprawdę nie wiadomo kiedy wyskoczą ci na drogę. Okej, i udało się. Bez większych problemów. Yeah.
nie było tak ciężko, ale powiem wam, że czuję od tych racerów teraz na karku. Znowu jakiś magazyn, chcę zrobić sobie fotkę z moją Suprą. Okej, okay. No nic tutaj, nie mamy nowego, jedziemy dalej. Time trial, czy będziemy jechać sami? I nic tutaj nie ma w tych SMS-ach napisane właściwie, jeśli chodzi o fabułę. W niektórych nowych grach fajny jest dubbing. Nikt się raczej już nie pokusi o to, aby wprowadzić dubbing do tego NFS-a. Musiałby być naprawdę wielki fan. W każdym razie, no, byłaby to fajna opcja. Widzieć twarz tej kobiety tam, jakby, no właśnie mówiła coś po polsku, czy po polskiemu chociaż. Wow, ale trik zajebisty, wow! Tego się uczysz właśnie grając w stare gry. Kiedyś to się w ogóle gry inaczej przechodziło. Używało się częściej tych rzeczy, których nawet twórcy nie przewidzieli. O Boże, ile razy ja tak robiłem? To Lucek Cheater od razu używa kodów i tak dalej. Nie! Można było używać różnych tam gliczy i tego typu rzeczy, które teraz są oczywiście zakazane, ale kiedyś jak byłem mały, to w ogóle na to uwagi nie zwracałem. Na przykład w Vice City znany trik, jak się odsuwa, no, tą lufę daje się do tyłu w czołgu i po prostu się strzela do tyłu i się osiąga, nie wiem, bardzo dużo prędkości, 500 na godzinę albo i więcej. I się, no i można po prostu szybko policji uciec, chyba że goni nas wojsko, to jest lipa. Co tam jeszcze takiego? No i oczywiście w GTA San Andreas jest taki glitch, na przykład jak jedziesz czym, jak to się nazywa? No, tym takim szybkim motorem. Jest ten PCJ i jest jeszcze NNN coś tam, NF, nie, nawet nie pamiętam, słuchajcie. W każdym razie był taki szybki motor, motocykl, którym jak się właśnie jeździło i się klikało strzałkę, naciskało tak często strzałkę do góry, to ten kierowca, czyli CJ właściwie, pochylał się tak do przodu leciutko, tak jakby, nie wiem, chciał na przednie koło, no nie, postawić motor, ale to on nie stawił na przednie koło i trzeba było po prostu szybko jechać. I jak się tak dawało, to się klikało, to wtedy on jeszcze bardziej przyspieszał, jeszcze szybciej jechał. I w ten sposób właśnie robiło się jakieś stunty ciekawe. W sensie, rozpędzałeś się tak mocno tym motorem. O, proszę. Rozpędzałeś się tak mocno tym motorem i na jakąś tam hopkę skakiwałeś, na przykład na kawałek krawężnika. W ogóle tych trików było tam dużo, kiedyś się tym długo bawiłem. Fajna sprawa w sumie, z kolegami sobie tak skakać na jakieś tam, nie wiem, gzymsy, nie gzymsy, fajnie ustawiać ten motor w powietrzu. Fajne to było, bez kitu. Okej, okay. Kurde, nie wiem co wybrać, nie chcę tej księżniczki. A wezmę to, co mi tam? Co teraz mamy? Gdzie znowu zawody i znowu okrążenia? Damn it! No dobra, jedźmy. Co mi tam szkodzi? Dobra. A w Swander Grandzie jakieś takie gliczy nie spotka... Ej! Honda S2000 razy 3! To ja myślę, że po tym wyścigu będziemy mieli do czynienia z Hondą S2000. Bardzo lubię z wyglądu ten samochód. Naprawdę, to jest... On mi kiedyś... Ja go kiedyś myliłem z Mazdą... Mazdą MX-5. Chociaż wiem, że ten przód w Hondzie S2000 jest dłuższy jakby. Strasznie mi się to podobało. Jeszcze jak mają ten poszerzony body kit, to już w ogóle. Ale widzę, że te Hondy naprawdę trzymają się z przodu i w miarę dobrze sobie radzą na zakrętach. O dziwo! Boty zawsze sobie dobrze radzą na zakrętach. W NFS-ach. W każdym NFS-ie. No tylko nie w tych nowych, bo w tych nowych NFS-ach to boty przed metą zawsze hamują i to ostro. What the fuck on zrobił? Ale ja lubię takie akcje, bez kitu. A jeszcze bardziej lubię, jak kogoś tak zepchnę, jedzie tak, wiecie, jedziemy szybko, nie koło siebie. Kogoś tak tylko delikatnie zepchniesz i bok, w ściany woli. Kurde, jak ja to uwielbiam. Są zawsze takie emocje. O kurde. No dobra, ale... O, what the fuck, zahaczyłem ledwo lusterkiem. No kurde. Słuchajcie, moi drodzy,
skoro mamy do czynienia już z Hondą S2000 w wyścigu i to w dodatku w zawodach na okrążenia. W dodatku ta Honda S2000 posiada bodykit poszerzający, to prawdopodobnie odblokuje nam się i Honda S2000 oraz bodykity. Chociaż jeszcze w zasadzie nie mamy tych zderzaków chyba trzeciego poziomu odblokowanych. Zderzaków i progów, rzecz jasna. Gdzie? Jednokierunkowa, nie widzisz? No dawaj, kurde, chcę te punkty zdobywać, no. Nie dadzą tych punktów, dobra, pick-up dał. Mało, 100, ale zawsze coś. Lepiej niż taksówkarze. Skąpe dranie. Dawaj. Uuu. Wiecie dlaczego w ogóle nie ma BMW w tym? W Undergroundzie? Bo ta gra została stworzona zanim w EA pojawił się jakikolwiek fan BMW-ek. Naprawdę. Wow, ale wszedłem ładnie driftem. Pięknie. Goni mnie ta tutaj Honda. Ale muszę teraz uważać, żeby się nie rozwalić. Jedziemy pod prąd, więc jest ciężko. Dobra, Honda się rozwaliła, więc ja też w sumie mogę, jak będę chciał. Ale chyba nie będę chciał. Yeah. Pięknie. Kiedyś się strasznie jarałem tym takim płomieniem, jaki parking w ogóle. Tym takim płomieniem z tyłu, jak jechało się właśnie i się skręcało tym samochodem i ten płomień, tak wow. To było fajne. Body vinyl. A, quit, no dobra, nie wiem co to był body vinyl. A, już wiem, to są te takie naklejki na cały samochód, też bardzo ciekawe i w sumie nawet nie wiem czy na taką bym nie zmienił, chociaż mam już tą unikalną naklejkę. którą dostałem właśnie od tej śmiesznej babki. No, startuj mało, haha. Jeździmy sobie Co ty, co? Masz, droniu. Ale się spycha. Gdzie? Nie przepuszczamy nikogo. Dzisiaj jestem ochroniarzem. Będę bronił, będę ochraniał pierwszą pozycję. Dobra, teraz musimy dogonić tego z przodu. O, ale pięknie jeździ. Jak ta Honda trzyma się drogi. Muszę ją posiąść, moi drodzy. Dobra, jedźcie, spokojnie. Tam będzie ci lepiej. Gdzie on? Pojechał za mną w końcu. Gdzie on pojechał? Rozwalił się chyba tam, nie wiem. No i startujemy kolejny wyścig. Przedni był prawie mam dosyć monotonny, ale tutaj widzę, że będziemy mieli bardzo fajną hopkę. Chyba na moście, zdaje się. Znowu siedzą mi na karku te Hondy, ale one tak naprawdę wymiękają później. Tylko dobre są na starcie i w dodatku słyszę, jak używają nitra co chwilę. No i mamy tutaj 4 okrążenia, więc to chyba będzie dosyć krótki wyścig. Znaczy krótkie na okrążenie oczywiście. Ale widzę, że te Hondy tam zostawiły mnie strasznie z tyłu. Dwie przynajmniej z przodu są. Ja pierdzielę, ten samochód przepięknie wygląda na tym bodykicie. Muszę ją mieć i co tu robi van? No kurde. Oj, rzuca troszeczkę. Przekontrować. Zobaczcie, jedna przy drugiej jedzie. Jakie cituchy cholerne. Wow. Jedna się rozwali, na bank. Haha, rozwaliła się. Nara. Tak. No i gonimy żółte. Co? No tak w dół poleciała nagle. Dobra, skanujemy czy oszukuje. Czyli ter 1. Jedziemy tutaj. Wygląda na to, że to jest jakaś szybsza droga albo coś. W zasadzie nie muszę wygrywać tego wyścigu. Dlatego, że jako ogólnie w zawodach jestem cały czas pierwszy. Tak mi się zdaje przynajmniej. Wydaje mi się, że w tej grze nie trzeba wszystkiego wygrywać. Chyba. O! O! Ale cheater! Widzieliście jak mnie zramował? O nie. Co ona robi? Coś mu się popsuło chyba w skryptach. Nie zauważył ściany, pieprzony wallhacker. Ekstra. Dobra, na razie idzie. No dobra, chyba pokazuje się, że moja Supra chyba lepiej przyspiesza niż te pieprzone Hondy. Znaczy ładne Hondy, no nie pieprzone. Znaczy w sumie pieprzone, ładne to będą jak ja będę je miał, o. Tak sobie powiem.
No patrz go, rzuca na wszystkie strony. Wiecie, że w ogóle, żeby kupić tę grę, ja naprawdę przeszukałem... What the fuck, jaki typ? Przeszukałem tak samo z Undergroundem, dwójką było, jak chciałem kupić te dwie gry, to przeszukałem jakąś tam część internetu i zanim trafiłem w ogóle na te NFS-y, były właściwie tylko w jednym sklepie. Naprawdę, w jednym sklepie na cały internet, przynajmniej polski. I... no i też mieli mało tego na stanie, więc... coś mi się wydaje, że to są w ogóle ostatnie sztuki tej gry. Przynajmniej te legalne kopie. One naprawdę nie kosztują jakoś tam dużo. 40 zł kosztowały. Jak na stare gry to dosyć sporo. Mamy teraz te steamowskie wyprzedaże, inne cuda i bajery szmery. No ale jest to klasyka, za klasyki też trzeba płacić troszeczkę, co? Ciekawe ile mój Passeratti będzie kosztował za 5 lat. O kurde! Pewnie dowie się to o tym już inna osoba, która będzie go miała, chociaż nie wiadomo, on naprawdę jeszcze potrafi... potrafi pokonywać duże odległości. Chyba tylko tyle potrafi, bo z wyprzedzaniem jest u niego ciężko. Bez kitu. Można by rzec, że z wyprzedzaniem w moim Passeratti jest tak dobrze, jak u mnie z malowaniem samochodu. A w ogóle to ostatnio właśnie miałem u mechanika swojego Passerattiego i jeździłem innym samochodem, szybszym, mocniejszym, na zmianę miałem taki. I powiem wam, że no kurde, w końcu mogłem wyprzedzać samochód, nie planując tego 3 godziny wcześniej, masakra! Drogę do pracy mam już obcykaną, oczywiście i tak jeżdżę w miarę bezpiecznie. Nie można powiedzieć, że jazda samochodem jest bezpieczna, bo zawsze coś może się stać. Ale w miarę bezpiecznie jeżdżę, ostrożnie, przynajmniej uważnie. Honda S2000, pięknie! To już wiecie, jaki samochód będziemy testować w następnym odcinku. Nie dokończyłem myśli. Staram się właśnie jeździć ostrożnie tym samochodem. A... a co? A zawsze może się coś zdarzyć. Zawsze właśnie staram się planować Passeratti. O, tu będzie długa prosta, więc tu sobie wyprzedzę, tak? A w tym samochodzie dociskam gaz, nie wiem, z czwórki czy z piątki, nie ma znaczenia, nie? Dociskam gaz i po prostu kurde, zupełnie na para kaloszy. I to mnie jakby przekonało bardzo do tego, aby kupić nowe auto w końcu. Chociaż Passeratti mi teraz pasuje, szczególnie po naprawie, bo naprawdę spoko się nim teraz jeździ, sprzęgło jak leciutko chodzi, fajnie się nim skręca, bo tam przy maglownicy miał robione te przeguby, olej w maglownicy był wymieniany i ogólnie olej silnikowy. No nic, moi drodzy, rozgadałem się na temat Passerattiego, ale no, to jest w sumie kanał o grach wyścigowych, o ogóle motoryzacji, więc tak chciałem tylko wtrącić. Mam nadzieję, że was zainteresuje. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.